Paweł Panoptikum, która to przedstawi nam właśnie taki drobną ilustrację. A w tym czasie ja będę czytać o nim, a oni już będą, pozwólcie Państwo, już przyszykowywać akcję. Dnia 21 maja
1932 roku w budynku szkoły specjalnej przy ulicy Niecałej 6 zebrała się grupa. No, ile to jest? 8 literatów w składzie Franciszka Einsteinowa, Antoni Madej, Wacław Kralewski, Bronisław Ludwik Michalski, Kazimierz Andrzej Jaworski, Józef Czechowicz, Józef Łobodowski i Józef Nikodem-Głosowski. I postanowili założyć Związek Literatów w Lublinie. Przewodniczącym został Józef Czechowicz, skarbnikiem Wacław Kralewski i sekretarzem Antoni Madej. Naprawdę, powiedziałem już się jutro. W każdym razie dziękuję wszystkim za zaufanie. Nie spodziewałem się aż takiej reakcji odnośnie wyboru mnie na przewodniczącego. Ale wprawdzie ja jestem jedną drogą już w Warszawie. W razie czego pani Franciszka przejmie ster. No, to mamy zarząd. Teraz, prezesie, oddajemy głos tobie. No to płyniemy. Poeci jak okręty na szerokim morzu. Przestrzeń wód niebieska i niezmierzona unosi na prądach tysiące statków. Gdzieniegdzie chmury nad nią, tam koliska burz. Pod biegunami lodowe milczenie i na krach potrzaskane polarne białe zwierzęta. Na wodzie wśród burz, śniegów, pogody, żaru ruchomego i drżystej wichury suną, walczą, stoją i giną okręty. Takie jest spojrzenie na poezję jako na świat. I jeszcze w alegorii. Nie myślmy, co jest pod mórz powierzchnią. Nie wzbijajmy się ku sferom nadpowietrznym. Inna to kraina, inna strefa życia. Na morzu szerokim chodzą białe okręty. Czas, który minął, trzepoce. W żaglach szunerów, na lato wpływających. Czas, który przyjdzie. Zwiastują pusty fal za elektrycznymi jachtami. Przechodzą majestatyczne transatlantyki. Oświetlone setkami reflektorów. Przelatują skrzydlate żeglowcy. Przeżynają się przez głębinę pancerniki. Wszystkie przy spotkaniu salutują się wzajem. Pozdrawiają piękną mową kolorów. Wrogowie i bracia podróżną żeglujący banderą. Czują się spokrewnionymi przez siebie. Thank you.
wieży strażak gra na okarynie. Skomina wprost na księżyc nieznaczona droga. Wypchany kot grzbiet bręczył na białej drabinie. Na blakitne żebreczko wspina się do Dyniak. A w kolejności Państwa usłyszeli
skrzynka pocztowa Kazimierza Andrzeja Jaworskiego przez kresy Józefa Czechowicza, miasto Wacława Gralewskiego i moje zaduszki Józefa Czechowicza. Muzykę do tych utworów skomponował Piotr Tesarowicz, nasz kompozytor. Dziękuję bardzo.